I już wracamy, z nami bohater walki wieczoru, wygrana na punkty. Zadowolony jesteś z walki? Zadowolony z walki jestem, ale niewygodny przeciwnik, ciężki przeciwnik. Ciężki wagowo i ciężki do wyboksowania, ale daliśmy radę, dałem radę, także... Doświadczony w pierwszej rundzie tak ostro zaatakował, jakby wydawało mi się, że cię troszkę zaskoczył takim twardym atakiem. No tak, par do przodu, ciężko było odeprzeć te ataki, pakowałem te prawe proste, ale twardy zawodnik z twardą głową i stawiał opór także. No właśnie, nie było łatwo, mimo tego, że naprawdę kilka ciosów takich soczystych ulokowałeś na głowie. Tak jak mówię, no na 26 porażek, 3 razy przegrywał przed czasem, także ma twardą głowę, silny zawodnik. No a do wyboksowania, no i pokazaliśmy, że da się go wyboksować i teraz liczymy na jeszcze cięższe walki, ale te ciężkie walki naprawdę dużo nam dają. No dokładnie, właśnie na takich walkach, na takich galach buduje się to doświadczenie, coś co jest niezbędne tak naprawdę w boksie zawodowym. No tak, no, czwarta walka pokazuje, że jeszcze mamy sporo przed sobą, sporo nauki, ale z każdą walką będziemy wyciągać wnioski i starać się, żeby ta nauka nie poszła w las i było coraz lepiej. No właśnie, teraz gala Fight Events w Żyrardowie. Kiedy ty występujesz? Mam nadzieję właśnie, że na tej gali. Są plany, żeby wystąpić na tej gali. Obyło się bez żadnych kontuzji, także mamy ten miesiąc na przygotowanie się. Jeżeli pojawi się ta okazja 100%, to zaboksujemy na tej gali i dam siebie jeszcze więcej. Czyli tak naprawdę bardzo dynamicznie kariera idzie do przodu. No tak, podpisując kontrakt z grupą Fight Events, właśnie na to liczyliśmy, że te walki będą coraz częściej, ponieważ przez 2 lata kariery, która się rozpoczynała, zaboksowaliśmy tylko 3 walki i to jedną właśnie pod szyldem grupy Fight Events. I ta grupa ma na celu dawać nam coraz więcej walki i chcemy z tego korzystać, chcemy się pokazywać, jak najwięcej boksować, żeby zdobywać jak najwięcej doświadczenia. No i na to wychodzi, że to co obiecuje, to daje. Także to też jest ważne w dzisiejszym świecie boksu. Tak jak widzicie, zawodnicy są zadowoleni. Tak, jestem zadowolony z podpisania kontraktu i mam nadzieję, że będzie kariera szła prężnie do przodu. Dzisiaj zdobyty pas wisi na twoich biodrach. Przed tobą zapewne kolejne wyzwania. Tak, mam nadzieję, że w przyszłości będzie to zielony pas WBC i będziemy do tego dążyć. Jak się potoczy kariera, no to zobaczymy. Będziemy do każdej walki się solidnie, jeszcze mocniej przygotowywać. I oby to wszystko procentowało i mam nadzieję, że to właśnie da nam to, żeby zdobyć właśnie, sięgać po te najwyższe tytuły. Jeszcze jest na to wszystko czas, ale właśnie to, ta grupa pomaga nam to realizować. Dużo doświadczenia przede wszystkim. I tego właśnie ci życzę. Nie zatrzymuję cię, odpoczywaj i do zobaczenia na kolejnej gali. Dziękuję bardzo. Chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników Boxer.org i wszystkich moich kibiców, którzy mi kibicują. Robimy to dla was i będziemy dawać show. I my również. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.